Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pokażę, jak przygotowuję kaszę z pieczarkami, cebulką i papryką. To taka alternatywa dla tradycyjnej kaszy. Smakuje naprawdę wyśmienicie i wygląda bardzo ładnie, bo tak kolorowo na talerzu. Lubią ją nawet dzieci, które zazwyczaj za kaszą nie przepadają. To znaczy te dzieci, które zazwyczaj za kaszą nie przepadają. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak przygotować tę smaczną, aczkolwiek prostą i szybką w przygotowaniu potrawę. Cztery duże pieczarki oczyszczam i obieram. Obierzynki wyrzucam, a pieczarki ścieram na tarce o grubych oczkach. Teraz ścieram ćwiartkę umytej i oczyszczonej czerwonej papryki. Gotowe. Teraz zajmę się kaszą. Do miseczki dodaję jeden woreczek kaszy gryczanej. Jeden woreczek jasnej kaszy. Ćwiartkę cebuli kroję w bardzo drobną kosteczkę. Na dnie rozgrzanego garnka roztapiam taką solidną łyżkę masła bądź ghee. Ja biorę ghee. Jak je przygotować, pokazuję w osobnym filmiku. I wtedy, kiedy mi się topi, szybciutko dodaję cebulkę. Przyprószam ziołami, ja biorę przyprawę włoską, tak niewiele. I kiedy przyprawy zaczynają być już tak dobrze przypieczone, absolutnie nie mogą się przypalić, ghee jest roztopione, cebulka zaczyna się prużyć, dodaję wówczas pieczarki i paprykę. Dokładnie mieszam i podsmażam przez chwilę na takim dość ostrym ogniu. W czasie zagotowuję wodę. Będę potrzebowała sporą ilość wrzątku. Pieczarki zaczną puszczać sok i mam już przygotowaną, zagotowaną wodę. Dodaję odrobinę kurkumy. Można też dodać curry. Tak na, nie wiem, może z pół łyżeczki. Dokładnie mieszam. Zapamiętuję poziom, do którego mam kaszę w miseczce. Dodaję kaszę do garnka. Dokładnie mieszam. I chwilę podpiekam, żeby kasza zrobiła się taka dość mocno ciepła. Kiedy kasza już jest obtoczona przyprawami i taka dość mocno gorąca, mieszam tak, żeby nie przywarła do dna i zalewam wrzątkiem. W proporcji 1 do 2, to znaczy na jedną miarkę ziaren, którą miałam, dodaję dwie miarki wrzątku. Dlatego potrzebowałam ten poziom kaszy w misce. Teraz wlewam dwie takie same miarki wrzątku. Trzeba pamiętać, że trochę wody puszczą też pieczarki. Dokładnie mieszam. I na końcu tą wodę nieznacznie posolę, tak żeby miała smak wody morskiej. Doprowadzam ponownie do wrzenia, może być na dużym gazie. I kiedy woda zaczyna się już gotować, przykrywam. Zmniejszam gaz na maksymalnie najmniejszy i gotuję bez podnoszenia pokrywki. Po 20 minutach wyłączyłam gaz i zostawiłam kaszę na jeszcze 10 minut pod przykryciem. W zasadzie ja zostawiłam takie niepełne 10 minut. Sprawdzam teraz, czy jest miękka. Jest super mięciutka. Teraz mieszam. Można dodać jeszcze łyżkę masła. Ja już nie dodam. Kasza jest gotowa, można podawać. Zostawię jeszcze ją na chwilę do odparowania i będę wykładać na talerze.
mięciutka, aromatyczna i przepyszna. Polecam.